Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Moi drodzy, jedziemy na poszukiwanie dalszych misji. Co tym razem? Pierwszy morderca. To zrobiliśmy. EOF. Tajemniczy projekt. Zbadaj odporność. Podoba mi się to. Idziemy zbadać odporność. Zanim usiądziemy do głównego wątku. Lecimy. Mogę, teraz mam ile? 6 kół. Let's go. Co to strzeliło we mnie? Jakieś gówniaki strzelają we mnie. To pewnie małe robalki, nie? A, S-kół hamuje. No to wiem przecież. O, jeszcze widzicie, jak światełka się ładnie zapala, jak hamujemy? Odporność jest tutaj w dole. Więc wjedziemy tam. Sobie elegancko. Tu na drifcie. A, i to jest nowa osada. Wjedziemy tu? Idziemy badać zatem. Wywrotka. O, to mogę zyskać. Looks like a war zone. According to survivors, the kid attacked from all sides. It was a massacre. Sprawdźmy tą odporność zatem. Jak odporna się okazała. Dobra, jesteśmy. Konsola. Secondary terminals, no access. If deployment is standard, main access will be deeper in. Tutaj coś jeszcze mamy, datapady. Dalsza analiza botaniczna. Czy coś jeszcze? No, nie wydaje się. Musimy badać po kolei pokoje. Terminal zasilania. Pogrzało was? Whoa, hold on. No go, Harper. We have to lay low. Ket are inbound to your location. Ket and that thing? Son of a... Gdzie mam jechać? Pokaż poziomy. W życiu nie ma takiej szansy. Idę się z nim bić. Sało pajace. Chodźmy do góry. Tu mam cię. Lepsza pozycja. Skąd wali się we mnie? O cholera. Boli. Musisz dostać. Oberwał odbiornika. Gdzie jesteście? O nie! Ale się głupkowato ustawiłem. Tu jesteś. Tam jest namaszczony jeden. Kładź się spać. I wybraniec. To jest zwykły akurat. Czyli mogę tak zasłony strzelać, to dobrze. Kładź się spać. Dobra, leżysz. Gdzieście polaźli? Wow, bies! Zacznijmy od ciebie. Biesem się jeszcze zdążę zająć. Wygląda mi na jakiś ciężki pancerz to cholerstwo. Wow, ale was tu jest. Oż ty w życiu! Cóż to za bydle?
Nigdy mnie nie znajdziesz, mordo. Nie ma takiej szansy. O, ale to bije. Gdzie mogę się przeładować? Potrzebuję czegoś miejsca z amunicją. Daj mi ten pistolecik teraz. Muszę znaleźć miejsce z amunicją. No sobie nie dam rady z tym biesem. Ktoś kojarzył, gdzie była amunicja? Tu mam, to już widzę. Dobra. Tab. Dawaj mi predatora. Gdzie są twoje czułe punkty? To wygląda jak czuły punkt. Trafiłem! Czyli pod spodu trzeba cię strzelać. Widzę. Kładź się spać. Raniłem cię. Mam cię. Kurde, nie doskoczę teraz tam. Dobra. Poszedł. Ej, fajna walka. Podała mi się wielopoziomowa walka przede wszystkim, że walczymy na wielu platformach. Dużo was tutaj. Ja do ja zeskoczyłem, a ty wskoczyłeś? Chodź tu, pajacu. Mam cię. Co to? O, granat! O, cholera, jasne. Zorientowałem się. To wszystko? Nexus not send a retrieval team for the bodies. We knew some were lost, Ryder. We weren't told they were left. Wonder how many are out there. Too many. Ilu was tu będzie? Gdzie to bydle polazło? Widzę, że nie tylko ja się gubię na tych wysokościach. Moi oponenci także. Mam cię. Dobra, połóż się spać już. Dobra. Ła! Ej, dobra. Dobra ta walka była. Bardzo mi się podobała. W sensie była trudna. Przede wszystkim była trudna. Bardzo nawet trudna, bym powiedział. Kilka szczątek zostało. Więc oczywiście weźmiemy, co się jeszcze da pozbierać. Schowajmy broń. Dobra, idźmy szukać dalej. Nie ma naboju już. Badajmy tu okolice. Tu zdaje się, że już nic nie ma. Tędy nie przejdziemy. A bestia była z tyłu. Da się to jakoś rozwalić? Ha! Chodźmy stąd. No bo jakoś tam było, że usłyszeliśmy te bestie, więc... Powinno coś być. Tylko jak się tu dostać jeszcze? Dobra. Wydaje się, że tędy jakoś. Od pleców? Tu jest coś do uzupełnienia naboi. Posprawdzajmy tutaj, bo widzę, że tu jest kilku zmarłych. Sari. O, tu możemy wejść. No tutaj też trzeba pewnie przejść. O! Huh. Czyli walczyli do samego końca. Dzielni byli przynajmniej. Sprawdzajmy tutaj jeszcze, co jest. Aha, bo znaleźliśmy kilku ludzi, więc mogliśmy odbezpieczyć. Sprawdźmy ten terminal. Wszystkiego najlepszego. O Jezu. O przeniesienie. Odrzucona. Tak tylko pisze. Strasznie takie, wiecie, jak się to czyta, potem to jest generalnie strasznie depresyjne. To, co się wydarzyło w tych koloniach.
No to widzieliśmy akurat, dobra. Idziemy z tamtej strony jeszcze. Zwiększa jakaś cała ta placówka. Przynajmniej zdaje się być większa. Coś tu jeszcze zostało do przeskanowania? Nie wydaje się. To są ogniwa, a to chyba już jakieś badałem takie rzeczy. Przynajmniej mi się wydaje. Tu jakiś widzę surowiec. Dobra. To jak się do was dostać? Bo na pewno się jakoś da. A, może tędy po prostu, Ignacy, co? Dobra, chodźmy do konsoli. Ha! Wszystko. Czyli trzeba sprawdzić tu wszystko. Plus nazwiska z tych zmarłych. Tędy nie wyjdę. Czyli trzeba się porozglądać tutaj w okolicy. Czy jeszcze gdzieś widzimy zmarłych? Bo tam z tyłu było dwóch, to pamiętam. Tutaj coś był? Nie, tutaj nikogo nie było zmarłego. Czyli trzeba na dworze poszukać jeszcze. Tutaj znaleźliśmy tego to Asari, tego Turianina. Dawaj tędy i pochodźmy tutaj na tył. Tu faktycznie wydaje się, że było więcej tych zwłok. Tu był ten Turianin. Tu jest fluoryt, zbierzmy go na pewno. To jest do skanu? Nie. Kolejny fluoryt. Oczywiście zbieramy to. Tu są jeszcze jacyś pracownicy, to jest kluczowe dla mnie. Muszę szukać zarówno części, jak i ludzi. Tu jest Asari. Dobra, to nic wyjątkowego. Co za ładne drzewo. Myślę, że to jest do zeskanowania. Tutaj jest jeszcze jakiś punkt, widzę. Zobaczmy, czy da się tu wejść. Co to za miejsce? G. O, to. Co to jest? Próbka osadu. Ciekawe. Tu coś jeszcze? O, 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 tu mam coś. Okej, to są różne technologie, które skanujemy. Czyli dużo danych badawczych. W porządku, to nie jest złe nawet. To znamy. Ciała. Przede wszystkim ciała mnie interesują. Pojemnik. Coś jeszcze? Tu coś mi miga. O. Magazyn wody na eksport. W to się dostrzelać? Materiały wybuchowe. Tak, tak. To wiemy, jak to działa w każdych grach świata. Czerwone skrzynki wszyscy znamy i lubimy. To są ciężarówki jakieś, które tutaj były służyły do wywożenia czegoś. Tam mi wskazuje te ciała. Pokażmy, jakie ja mam. Przeskanuj zwłoki. Tak. No to idźmy tutaj. Gdzie są te cholerne zwłoki jeszcze? Pokaż mi to na mapie. Serio? To jest tak duże? Zaraz, coś mi tu nie działa. W sensie naprawdę, to jest punkt orientacyjny. Dobra, a zróbmy jeszcze inaczej. Nie podoba mi się, że nie można przechodzić z tego, z misji. Jakoś to nie jest tak logiczne. EOS, tajemniczy projekt. Że nie można z mapy przechodzić do misji. To mi się nie podoba. Gdzie są te elementy? Tam. To znaczy, jak daleko jesteście? Wow, okej, dobra, to widzę, że się nie pierdolicie, jeżeli chodzi o odległości tutaj. O. No możemy niby tam pojechać. No dobra, to zróbmy. Pojedziemy za tymi projektami. Tu zdaje się, że wyczyściliśmy większość. Potem wsiadamy do naszej fury i lecimy. Chodź do Nomada. Przeskocz tędy, kumplu. Złoty dół.
Tam Kety, widzicie co? Przylądowało coś. Ale ich tu jest! Wow! O Jezus Maria, ale ich tam się pojawiło. Nie spodziewałem się, że aż tyle ich będzie tam. To jest przed samą walką z nimi, to może... Gdzie są te programy? O, mam komponent, dobra. Czy ciebie się nie da przeskanować? Ciekaw jestem, po co ich się tam nagle pojawiło tak dużo, nie? Co, ty nie przeskanowany jesteś? Jak nie jesteś przeskanowany, jak jesteś? Dobra, jedziemy do ostatniego miejsca projektowego. I potem spróbujemy jeszcze tych ciał poszukać. Pojedźmy od tyłu. Po co to jest? Czyli pewnie mogę się między tymi punktami poruszać. To pewnie się o to rozchodzi. Poruszę się ich pobliżu, żeby... R, żeby wydobyć. Okej, okay, ciekawe jak to działa. R. Nie, tu nic nie ma jakiegoś łowienia. A, tu jest komputer, widzicie? Górniczy? Patrzcie. Tam było bliżej. Chyba coś. O, tu. I R? Śmieszne. To wydobywanie jak z dwójki trochę. W dwójce się tak wydobywało. Że trzeba było wjechać w centrum i sonda wtedy wydobywała wszystko. Dobra, muszę się przedostać teraz jakoś tam. Tędy wydobywamy. Dobra, jedźmy tutaj. Zdaje się, że to nie jest najbezpieczniejszy ośrodek. Dawaj mi najlepszy ciąg. Są i Ketowie. Co to jest upiór? A, to jest to dziadostwo. Kładź się spać. Dobra, tu już czysto. Sprawdźmy szczątki szybko. Okej. Okay. Strasznie dużo jest takich małych misyjek, nie? Nie wiem, czy to widzicie. Że gdzieś jesteśmy i możemy coś podziałać. Mi się podoba. Wybraniec. Co ty możesz mi zrobić, chłopcze? Właściwie wybraniec jak z koziej dupy trąba. Kładź się spać. Dziękuję. Hostel Shuffle. Pokaż, gdzie wylądujecie. Dawaj, mordo. Nie mają nic ciężkiego, żebym się martwił jakoś specjalnie. Trochę was jest i to wszystko. To jest czuły punkt?
Mam cię podostrzałem go, mordo. Nie, nie chcę tak. A, chcę się schować za osłonę. Dobra, weź go dobij, no. Ma tyle życia, że... jakby ci się mogło udać. Weźmy to. Dobra, kładź spać. Dobra, leżysz. Dostałem od tego granatu jednak? No dawaj, chociaż tarczę zregeneruj. Żebyśmy mogli coś powalczyć. Dzięki. Chodź tu. Mam cię, dobra. Ho. Włącz mi generatory, oni wtedy tracą tarcze tutaj wszystkie. To mnie wyleczy? Powinno. Tutaj trzeba jeszcze włączyć ich generator. Swoją drogą. Katowska technologia, coś tam szyfrowania widziałem. Ho! Niezłe. Czyli troszkę ich poznajemy. To są tutaj barierki całe. Faktycznie, dziady mają dobrą technologię. To są te ich barierki. Dobra, zobaczmy co jest w pojemniczku. Pancerz nowy. Generator prądu ketu, wyłącz. Koniec barier. Amury runu, słuchajcie. Jeszcze myślę, czy coś tam jest do zeskanowania, ale wydaje mi się, że... chyba już nie. Tutaj jeszcze coś jest, jakiś generator. Tego na moje tutaj. Coś jeszcze? Nie wydaje się. To jest generator chyba? Wyłącz. Co? Powinno już wam siąść wszystko, czy nie? No i faktycznie stoją obok tych wielkich ruin. Tylko po co oni to robią? Nie zostało jeszcze to wyjaśnione w żaden sposób. A, tam jeszcze może być generator, widzicie? No to jest jeszcze jakiś punkt tej... placówki. O, i to jest chyba ostatni generator? Mamy waszą tarczę. Zobaczmy, na czym to polega. Mamy trochę waszej technologii. Drak? To jest ten. Nie Turianin, tylko Kroganin. Jaki dzik. Zróbmy tak. To się znają, widzę, starzy znajomi. O, czyli dobrze, że Vetra wzięliśmy. I'm Drak, Clan Nakmor. You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. They haven't exactly treated us Krogan well. What are you doing out here? Powiedzmy, że z wiedzą. Checking out these monoliths? The Kett seem pretty interested in this one. Looks like you cleared it out for us, though. You said I didn't save any for you? Nexus knows shit about the Kett. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now, taking out Kett bases, fighting ground troops. I know what they can do. It's not pretty. You know, Drak, we could use someone with your... Uwielbiam Kroga. Tempting as that is, Vetra, I'm a little too old to be
carrying humans through a fight. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Ket keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Ket are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. I'm gonna go find more to shoot. Try to keep your head out there. Spoko, w klimacie jest ta postać. Bardzo w klimacie. Bardzo mi się podoba ta postać. Poszukaj glifów. Jezu, ile tych misji tu jest. W cholerę po prostu. Co to są glify? Co to w ogóle jest? Gdzieś tu mają być te glify rzekomo. O, tu, nie, dobra, to był ten generator, to wiem. Dobra, wejdź stąd. On stąd przyszedł, tu by się zdawało, że będą te glify. Podnieś komponenty. O, mamy to. Terminal. Martwy człowiek. Szukajmy. Przeskanuj projekt badawczy. Wiesz, ile tego jest na tej mapie? W cholerę, ja po prostu nie wiem, czym się zająć naraz. Co to za misja? Przeskanuj projekt badawczy. Wow, serio, naprawdę nie wiedziałem, czym się mam zająć teraz. Monolit, poszukaj glifów. No tu jestem. Otwórzmy to. No tu żadne tam glify nie są. Skrzynie na artefakty. No spoko. Z tej strony był ten człowiek. Dobra, tam jeszcze jest przejście. Sprawdźmy jeszcze to miejsce. Nie, no to było drugie wejście. Glify. Co to są glify tutaj? Kinetyczna bariera, to wiemy. Technologia. Cholera, gdzie są te glify? Dobra, tam latają samoloty Ketów. Czy statki Ketów, jak to zwał, tak zwał. Nie do końca rozumiem. Poszukaj glifów, monolit. To jakby to było w tym, nie? I cholery, nie wiem, jak ich szukać. O, chodź tu. Nie, to martwy upiór. Glify. To? To jest skrzynia na artefakty. Czyli nic. Dobra, przejdźmy, słuchajcie, na spokojnie. Może znajdziemy jeszcze te glify. Może jestem po prostu, wiecie, niewystarczająco cierpliwy i nie chce mi się tego szukać, a może to jest bardzo blisko. Co to jest? Komponent, to nie, to zeskanowaliśmy. Tam skanowaliśmy. Jeszcze raz, aktywuj ten terminal. Brak cech szczególnych zutylizujesz. I don't need a translation to know when I'm hearing a monster. Adding to language database. Ciężko mi powiedzieć teraz, jak się za to zabrać. Ale wydaje się, że bazę już wyczyściliśmy. Zobaczmy, co my w ogóle mamy w misjach to jeszcze tutaj. Przeskanuj projekt badawczy teraz. To jest ten tajemniczy projekt cały czas. Okej, dobra. A gdybyśmy wrócili, co jeszcze tu mamy z Nexus? Co to są za misje? Pierwszy morderca. Dobra, to z tym Nikelem trzeba pogadać. Dobra. Sojusznicy i związki. Poszukaj wyzwalaczy wspomnień, które dobra, to wiemy. Zaginione arki. Czy coś tutaj możemy z tym zrobić? Pokaż mi na mapie, jak to wygląda teraz. Jest tu coś? Zdatność. Masz ta planeta 9%. Do zaginionych arek nic nie ma już. Dobra. To teraz. Cóż tu jest? Tajemniczy projekt jest. Tutaj misja. I tu jest lepsze początki. Zbadaj dziwny sygnał. Dobra, wracamy do tajemniczego projektu i tyle. Słuchajcie, to jeszcze myślę, że pojedziemy tam sobie dzisiaj. Chrzanić ten monolit, bo nie wiem, jak tego szukać nawet. Więc w dupie. Najwyżej to jakoś później pokopię się już poza nagraniem najwyżej. Za tym. A teraz spróbujmy jeszcze docisnąć troszeczkę misji. Mam pół godziny. No, promieniowanie, o nie. Dobra. Dałem moją furę. No, shifta niepotrzebnie trzymam. Let's go. Możesz szybciej jechać? Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że teraz nie dostaniemy znowu tego patrolu ogromnego tutaj na twarz. Złoty dół. Remnant ahead. Don't let your guard down.
porzuceni. Będziemy ich zobaczyć? Chodźcie, jeszcze zobaczymy ich. Wow, co to? Pierwszy raz coś takiego widzę. Konstruktor porzuconych. Śmiesznie to wygląda. Aż chcę was zbadać. Ta wręcz ładnie bije. Wow! Nie za dużo was tu? Zaraz mnie zabijecie. No, tarcza. Kozak, dobra. Chcę wasze szczątki jeszcze. A przede wszystkim to ja chcę was poskanować tu w ogóle. Konstruktor porzuconych, pożo. Coś tu mogę z waszej tej konstrukcji zeskanować? Tu jest kadm. Brak odpowiednich danych. No, łamacz. Kolejny. Co to jest? Dwa? Ile was tu było? Co tam przechwyciłeś? Notatki naukowe. Wow, ale tych misji tu jest, widzicie to? Gdzie nie podejdę, to po prostu pojawiają się nowe misje zaraz. Kadm, zbierzmy go. Dobra, spróbujmy wykonać tę misję, którą gdzieś tam na początku chcieliśmy, czyli ten projekt badawczy zróbmy. I zakończymy sobie odcinek dzisiaj. Ja też nie wiem, czy nie będę musiał zaraz wychodzić z domu, wiecie? O, to gdzie musimy wrócić teraz? Tam? Serio? Też tam się zorientowałem, że to Ketowie byli. Tajemniczy projekt. Tak. Tak. Wjedźmy jeszcze raz tutaj do strefy, żeby nie było bajzlu. Wysiądźmy z nomada i zobaczmy, co oni nam jeszcze powiedzą z tym przeskanowaniem projektu. Zobaczmy, o co tu chodzi. G. Okej, czyli całość polegało na tym, że dostosowaliśmy dalej EOS do pracy. Czyli tym się będziemy zajmowali jako Pathfinder, więc nieźle. Trochę się zajęliśmy odpornością. Kilka misji przy niej wykonaliśmy. Więc no, czynimy świat lepszym. Na pewno będziemy trafić w następnych odcinkach. Ja wam w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy, a to był Mass Effect Andromeda. Widzimy się w przyszłym materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.